Jak pracuję z ludźmi, to spotykam ich na swojej drodze i każdy z nich ma swój jakiś określony potencjał. A wiecie, co to jest? Co, z czym wam się kojarzy? Z wahadełkiem. Jak spotykam ludzi, to każdy z nich widzi w jakiś określony sposób swój potencjał. I jakbyśmy go porównali do wahadełka, to ludzie, osoby najczęściej widzą ten swój potencjał w jakimś pewnym obszarze. On się po prostu porusza. I w tym obszarze, w tej przestrzeni, to jest dokładnie ich strefa komfortu. Tam się czują bezpiecznie. Lubicie być w strefie komfortu? A kto nie lubi wychodzić ze strefy komfortu? Nie lubicie wychodzić, dobra. A kto lubi wychodzić ze strefy komfortu? Bo ja lubię wychodzić ze strefy komfortu. Wychodzę praktycznie co drugi dzień ze strefy komfortu. Ja widzę ludzki potencjał trochę inaczej. Dla mnie osoby, których spotykam, mają taką przestrzeń. Dla mnie każdy człowiek ma to wahadełko dużo większe. Ta przestrzeń tego wahadełka jest dużo szersza. Ale to ja widzę. A niestety często jest tak, że my sami siebie widzimy na pewnym poziomie przestrzeni. To, co ja dzisiaj będę chciała zrobić, to będę chciała zawachnąć tym waszym machadełkiem tak, żeby się dosłownie obróciło. Czyli to, co będę chciała dzisiaj zrobić, to trochę was wytrąci z tej strefy komfortu. Trochę tak, żeby każdy popracował trochę głębiej u siebie. Chociażby tylko po to, że jak wyjdziecie dziś stąd, to wasze wahadełko choć troszeczkę się przesunie. Wiecie, dlaczego ważne jest wychodzenie ze strefy komfortu? Zobaczcie, najczęściej jest tak. To, czego się obawiamy, to, co jest dla nas najtrudniejsze, to, co jest dla nas najbardziej niekomfortowe, to jest właśnie to, czego powinniśmy się nauczyć. Bo to nas najbardziej, najsilniej, najmocniej pchnie do przodu. Zobaczcie, jeżeli ja podejmuję decyzję, jak już ją podjęłam, że wychodzę z tego, co jest teraz, że chcę inaczej, że poszerzam swoją strefę komfortu, że ktoś z was wychodzi tutaj teraz i poprowadzi kawałek warsztatu ze mną. To jest stresujące, nie? To może być niekomfortowe. Jak podchodzę z mikrofonem, to niektórzy się spinają, bo to też jest wyjście ze strefy komfortu. Tylko, że jeżeli my tego nie robimy, jeżeli nie wychodzimy z tej strefy komfortu, to cały czas jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu. A jeżeli jesteśmy w tym samym miejscu, to co się dzieje? Nie rozwijamy się. Czyli tak naprawdę w długiej perspektywie my się cofamy. Bo jeżeli środowisko, otoczenie, życie, wszystko idzie do przodu, a my cały czas robimy dokładnie to samo, dokładnie w taki sam sposób, jesteśmy tacy, wiecie, okopani u siebie, nie? Bezpieczni. Nie musimy wychodzić, bo jest fajnie. To nagle się okazuje, że to, że jesteśmy okopani, bezpieczni tutaj, to my nie jesteśmy już bezpieczni dzisiaj. Byliśmy bezpieczni wczoraj i przedwczoraj. Dzisiaj jesteśmy w tyle. Dzisiaj wszystko dokładnie nas wyprzedziło. To jest tak jak z telefonem komórkowym. Wiele osób w różnym wieku cały czas na przykład używa telefonów z guzikami. No bo przecież tak ciężko się przestawić na smartfona. Ciężko, nie? A co się stanie, jak już nie będzie guzików? Tragedia. Mój 72-letni tato mi powiedział wczoraj, że mam mu kupić taki telefon, żeby on mógł palcem przesuwać. Ja mówię, dobra, jak ty tym palcem chcesz w to trafić? Ale za chwilę nie będę miała dla niego telefonu. I nawet on w wieku 72 lat musi wyjść ze swojej strefy komfortu.
bo za chwilę nie będzie jak się miał ze mną porozumieć. Nie będzie miał jak zadzwonić, gdy będzie coś trzeba. Jaka jest wasza strefa komfortu? Zastanówcie się. Co jest waszą strefą komfortu? Co chcielibyście zrobić, a czego nie robicie? Coś czasami musimy zrobić, bo musimy, nawet jeżeli to jest niezgodne z naszymi wartościami, nawet jeżeli to jest niezgodne z naszymi motywatorami, to jak musimy podjąć jakieś działanie, to na ile procent je podejmujemy? No muszę coś zrobić. Wcale nie chcę, ale muszę. Najczęściej jak muszę, a wcale nie chcę, to robię tak, aby to było zaakceptowane, czyli minimum wystarczalne. Często to widać w pracy. Jak ktoś musi coś zrobić, a wcale nie jest to zgodne z nim i wcale nie chce tego robić, to robi to na tyle, aby było zrobione, ale to nie jest 120%. Czasami jest 90%, czasami jest 80%, czasami 70%, a czasami tak, byleby mnie nie zwolnili. Nie? Jak to jest, że nasze wewnętrzne motywatory wpływają na nasze zachowania? Jak patrzycie na człowieka i byśmy mieli go porównać teraz albo do cebuli, każdy wie, jak wygląda cebula. Oglądaliście taką bajkę, w której jeden bohater chodził i mówił, że on jest jak cebula, bo cebula ma warstwy i on też ma warstwy. Albo jakbyśmy porównali to do drzewa, to i cebula ma zewnętrzną warstwę i drzewo też ma zewnętrzną warstwę. Zewnętrzną warstwą w drzewie co jest? Kora. W cebuli jest z reguły taka łupka, którą się po prostu ściąga, nie? Ona jest czasami innego koloru. To jak popatrzymy na człowieka z zewnątrz, to co widzimy? Opakowanie. Widzimy często jego zachowania. Czasami widzimy maskę. Jak często zakładamy maski? Zależy od sytuacji. Jak się czujemy bezpiecznie, to ta maska znika. Jak się nie czujemy bezpiecznie, to tą maskę zakładamy. A kiedy maska spada? Kiedy podnosi się poziom emocji. Kiedy wydziela się w mózgu kortyzol, dopamina, adrenalina, testosteron, oksytocyna, wtedy maska spada i wtedy pod wpływem emocji zachowujemy się dokładnie tak, jakim jesteśmy. Ale wracając do naszej cebuli, wracając do naszego drzewa, to patrząc na człowieka z zewnątrz, widzimy to, w jaki sposób on się zachowuje. Widzimy, co on robi. Tak? Jesteśmy w stanie to zaobserwować? Jak poznajecie kogoś, to widzicie jego zachowanie. A jak się przyjrzymy głębiej, to co zaczynamy widzieć u tej osoby? Tak troszkę pod powierzchnią wody. Widzimy, co potrafi robić. Tam się pojawiają nasze umiejętności. Jesteśmy w stanie to zaobserwować? Jesteśmy. Jak się komuś dobrze przyjrzymy, popracujemy z nim, pobędziemy z tą osobą, to jesteśmy w stanie zaobserwować to, co on potrafi robić, czego nie potrafi. Jakie ma kompetencje. A co zobaczymy, jak przyjrzymy się głębiej? Jak wnikniemy w głąb drzewa i popatrzymy na słoje? Jak obedrzemy tą cebulę z tych warstw? No to, że będzie nam leciały łzy, no to jest normalne. Przynajmniej mi lecą, nie wiem jak wam. Ale co zobaczymy tam głębiej? Przekonania. Co sądzi na temat świata, na temat siebie, na temat innych ludzi, jak ocenia innych ludzi? Co myśli na temat tego, czy warto się rozwijać, czy nie warto się rozwijać, czy warto współpracować z innymi, czy nie? Widzimy jego przekonania. A motywatory dopiero są głębiej. Motywatory są dopiero wtedy, jak ściągniemy jedną warstwę naszej maski, ściągniemy drugą warstwę naszej maski, ściągniemy trzecią warstwę naszej maski. Ściągniemy kolejną warstwę. I dopiero wtedy są nasze motywatory.
Bo te motywatory to są nasze wewnętrzne impulsy, które powodują, że my mamy tą motywację, która idzie ze środka, albo jej nie mamy. To jest sytuacja, w której nie to, że ktoś wam mówi zmotywuj się, wy to wewnętrznie czujecie. To są takie naturalne potrzeby i naturalne impulsy. I my za każdym razem dążymy do zaspokajania tych naszych naturalnych impulsów, tych naszych naturalnych potrzeb. I jeżeli żyjemy zgodnie z tymi naturalnymi potrzebami, z tymi naturalnymi motywatorami, to po prostu jesteśmy szczęśliwi. A jeżeli nie żyjemy zgodnie z naszymi wewnętrznymi potrzebami, to prędzej czy później jesteśmy zdemotywowani, wypaleni, nieszczęśliwi, nie mamy siły i wszystko nas boli i nic już nam się nie chce. I teraz z motywatorami to jest tak, że każdy je ma. Każdy. Oczywiście one motywują ludzi w bardzo różnym stopniu. Może być tak, że dwie osoby mają dokładnie taki sam motywator, ale na różnym poziomie skali, bo każdy motywator ma swoją skalę. Może być tak, że wchodzę w rolę w pracy, bo tego ode mnie ona oczekuje, a w domu mogę po prostu być sobą. I czasami też tak jest, że zobaczcie, dlatego, że jesteśmy na pewnym poziomie rozwoju zawodowego, na pewnym stanowisku, my jesteśmy zobligowani do pewnych zachowań, do brania pewnej odpowiedzialności, tak? A będąc w domu, już możemy zachowywać się w sposób naturalny. To teraz zobaczcie, z jednej strony mamy osoby, które lubią być przywódcze, lubią decydować, lubią brać na siebie ambitne cele. Kiedy jest u nich sytuacja, w której pojawia się jakaś przeciwność, coś nie idzie, one jeszcze bardziej się motywują. One jeszcze bardziej wyciągają z siebie wysiłek, jeszcze bardziej się angażują. Kiedy jadą na wakacje, to już mają ustalony cel, co na tych wakacjach będą robiły i nie lubią się nudzić. Kobieta, kiedy ogląda w domu telewizję, jakiś serial i leci reklama, w tym momencie mówi, dobra, wstawię zmywarkę, następnej wyciągnę albo wstawię pranie. Cały czas jestem w zadaniu, cały czas mam coś do zrobienia. I nie lubię, kiedy ktoś daje mi małe cele. Ja lubię dostać ambitny cel, bo ja lubię brać za ten cel odpowiedzialność. I z wielką przyjemnością tą odpowiedzialność na siebie biorę. Jak tak macie, to znaczy, że jest tu. Motywator władza mówi dokładnie o tym, że ja czerpię przyjemność z wpływania na innych. W Polsce jest tak, że jak jest hasło władza, rewanż, od razu to się jakoś nam tak kojarzy, nie? Tak jak czerwony, nie? Tak jak kolor czerwony, też od razu nam się jakoś tak kojarzy, nie? Ważne jest to, żebyście słuchali tej definicji. Ja będę starała się wam przekazać tą definicję, jak najlepiej będę potrafiła, a wy się zastanówcie, czy wpasowuje się bardziej tu, czy wpasowuje się bardziej z drugiej strony. Poczucie kontroli, słuchajcie, uruchamia się z kilku motywatorów. Jeżeli ja jestem w motywatorze władza, tu, a tu jest między 1, 7 a 2, no oczywiście, że uruchamia mi się kontrola. Bo zobaczcie, tu jest pewien poziom skali. Od 0,8 do 2 jest przestrzeń. Im mamy mocniej, im ten motywator jest silniejszy, tym ja idę bardziej w tym kierunku, tym więcej uruchamia mi się zachowań z tego poziomu motywatora. Tu mogę lubić brać odpowiedzialność na siebie, lubię być na przykład szefem projektu zespołowego, ale tu, co lubię? Lubię rządzić. I zobaczcie, jest przestrzeń między byciem szefem projektu zespołowego i czerpaniem przyjemności z tego, a potrzebą rządzenia. Tak, tu się też uruchamia kontrola. Zwłaszcza jak jeszcze uruchomi się drugi motywator, jak niezależność. To w momencie, jak nie idzie dobrze po mojemu, to co się ze mną dzieje? Przejmuję kontrolę, przejmuję inicjatywę. Wtedy musi być tak, jak ja powiedziałam. I koniec. I nie ma dyskusji.